dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem, powiedział Mikołaj Gogol. My możemy jeszcze parafrazować to powiedzenie i powiedzieć, że w rękach dobrego lekarza wiele serc powróci do życia. Witam bardzo serdecznie na wykładzie osiągnięcia polskiej kardiochirurgii, który wygłosi profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Piotr Przybyłowski. Proszę pana Jana Maćkowiaka, prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu, o powitanie zaproszonych gości i zaprezentowanie działalności czerwonokrzyskiej na terenie powiatu wągrowieckiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na spotkaniu z okazji odczytu prowadzonego przez pana profesora Piotra Przybyłowskiego. Witam serdecznie, proszę Państwa, gościa szczególnego, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Przybyłowski, dyrektor do spraw medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i profesor pierwszej katedry chirurgii ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Witam serdecznie. Witamy pana Tomasza Krancę, starostę powiatu wągrowieckiego, który objął patronat nad tym wydarzeniem dzisiejszym. Pana wicestarostę Michała Piechockiego. Gospodarza tego obiektu, jednocześnie radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Jarosława Berenta. Pana Marka Szturmę, sekretarza miasta Wągrowca. Obiecał, że będzie. Witam serdecznie doktora Przemysława Burego, dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wraz z personelem medycznym. Witam pana Pawła Gidewskiego, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Witam panią Elżbietę Misiek, powiatowego inspektora weterynarii. Witam serdecznie panią Magdalenę Sławińską, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Witam Piotra Kaczmarka w imieniu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie księdza prełata Andrzeja Rygielskiego, nieodłącznego przyjaciela Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam panią Barbarę Kucharską, prezesa Wągrowieckiego Uniwersytetu III wieku. Proszę Państwa, dzięki przyjazdu pana profesora chcieliśmy też zaprezentować działalność Czerwonego Krzyża. To wspólnie uzgodniliśmy z panem profesorem, że taka możliwość będzie istniała i chcieliśmy też powiedzieć o naszej działalności, jaką prowadzimy na terenie powiatu wągrowieckiego. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o organizację Czerwonego Krzyża, jest to jedna z największych organizacji humanitarnych na kuli ziemskiej i funkcjonuje w 191 krajach. Dobrze, ja sobie odsunę z tej strony. Założycielem był pan Henry Dunant. Ciekawa bardzo postać. W pewnym okresie czasu troszeczkę się oddalił od organizacji Czerwonego Krzyża. I w 1901 roku pan Henry Dunant był pierwszym laureatem pierwszej pokojowej Nagrody Nobla. A dlatego otrzymał tę nagrodę, że trzy lata wcześniej pewien dziennikarz odnalazł go w przytułku dla ubogich. Założyciel największej organizacji humanitarnych przebywał w przytułku dla ubogich i wtedy, kiedy otrzymał tą nagrodę, to oczywiście wiązało się to z olbrzymimi środkami finansowymi, ale przeznaczył je na szczytny cel i do końca swojego życia przebywał w przytułku dla ubogich. Założycielką na terenie miasta Wągrowca była pani Maria Kulińska, wielka działaczka, prawdopodobnie gdzieś około w 10 czy 12 organizacjach i stowarzyszeniach działała na terenie miasta Wągrowca. Była też radną miejską, powiatową od 1919 roku do 1939 roku. Żona dyrektora szpitala powiatowego w Wągrowcu. I tutaj chcę dodać, że po okresie, po 1945 roku też jak gdyby nie odnalazła się w nowej rzeczywistości, zmienił się system powiedzmy w kraju i nikt do końca też nie szukał powiedzmy takich autorytetów, jakim była pani Maria Kulińska. I chcę dodać, że pani Maria Kulińska w 1964 roku zmarła w przytułku dla ubogich w Poznaniu. Także proszę Państwa, jak widać, warto być działaczem Czerwonego Krzyża.
I tutaj dla uhonorowania pani Marii Kulińskiej ofiarowaliśmy jej taką tablicę pamiątkową. Ta tablica zawisła na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ulicy Kościuszki, gdzie patronem jest tej szkoły pan Stanisław Kuliński. Jeśli chodzi o prezesów, to tylu udało mi się odnaleźć. Ci ludzie pełnili funkcję prezesów na terenie tutaj powiatu wągrowieckiego. Struktura różnie się nazywała, oddziałem rejonowym, oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, klubem, kołem i tak dalej, i tak dalej. Możemy przesunąć. Pani Mario. Jeśli chodzi o działalność Czerwonego Krzyża, to z tymi wszystkimi instytucjami na terenie powiatu wągrowieckiego staramy się współpracować. Szczególnie oczywiście szpital, centra krwiodawstwa, ośrodki pomocy społecznej. Chcę tutaj powiedzieć, że mamy ten przywilej taki, że jeżeli ktoś znajdowałby się w trudnej sytuacji, powiedzmy finansowej, możemy złożyć pismo do ośrodka pomocy społecznej i w jakiś sposób starać się tej osobie pomóc. Prowadzimy konkursy różnego rodzaju. No, jak wiemy, Organizacja Czerwonego Krzyża głównie zajmuje się promocją zdrowia. Prowadzimy konkursy na przykład z zakresu karmienia piersią. Polega to po prostu na tym, że kierujemy ankiety do kobiet i kobiety wypełniają te ankiety, piszą w nich o pozytywnych aspektach karmienia piersią. Rekord, jaki kiedyś odczytałem z tej ankiety, to pewna kobieta karmiła dziecko do 7 roku życia. I ta kobieta, która najlepiej opisze, powiedzmy, te pozytywne aspekty karmienia piersią, oczywiście zostają nagrodzone. Również z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną prowadzimy taki konkurs, w których szukamy instytucji, zakładów pracy, w których nikt nie pali papierosów. I pamiętam, jak z dyrektorem Pawłem Gileskim rozpoczynaliśmy ten konkurs, to niektórzy twierdzili, że takiej instytucji na terenie powiatu nie znajdziemy, a okazało się, że znaleźliśmy już 26 takich instytucji, w których nikt nie pali papierosów, a więc promuje zdrowy styl życia. Największym naszym programem, jaki realizujemy na terenie powiatu wągrowieckiego, w 17 placówkach na terenie powiatu, placówkach oświatowych na terenie powiatu wągrowieckiego, jest to program Super Wewiórka, Przyjaciółka Oli i Kuby. Jest to program z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, przyrody, odżywiania, higieny, ochrony przeciwpożarowych i wartości humanitarnych. Program ten cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Co roku od 1000 do 1500 ludzi uczestniczy w tym programie. Tutaj chciałbym podziękować panu staroście, bo tutaj dzięki współpracy ze starostwem powiatowym udaje nam się ten program realizować. Dzieci, młodzież otrzymują różnego rodzaju materiały edukacyjne, a wszyscy ci wykładowcy, którzy są, całkowicie bezinteresownie prowadzą pogadanki w placówkach oświatowych. Może następne. Jeśli chodzi o, też promujemy pierwszą pomoc. Możemy następną, proszę przesunąć. Jak wiemy, wystarczy wykonać tylko kilka, powiedzmy, czynności po to, żeby uratować życie drugiego człowieka. I tutaj, jak wiemy, jest artykuł 162 Kodeksu Karnego, który nakłada na każdego obywatela obowiązek niesienia pierwszej pomocy. Jeżeli tej pomocy nie udzielimy, a wykonanie telefonu już na oddział ratowniczy jest w pewnym sensie już pewną czynnością ratowniczą. Jeżeli nawet tego nie zrobimy, to możemy się liczyć z tym, że możemy być pozbawieni wolności do lat 3. Chcę dodać, że kiedyś na pogadance w szkole pewien chłopiec, który chodził do drugiej klasy, powiedział mi w ten sposób, że trzeba go ominąć. A pytam się go, dlaczego? Bo mama tak powiedziała. I tutaj, proszę państwa, jest właśnie apel do dorosłych ludzi, żeby też mówić dzieciom, że należy się zatrzymać. Nie można dziecku już mówić, jak on jest mały, że prawdopodobnie jest to osoba pijana, musimy przejść obok i tak dalej. To w dziecku gdzieś tam się, powiedzmy, to zostaje. Jest to oczywiście no, niepozytywne takie wychowanie młodego pokolenia. No i proszę państwa, słowo bardzo modne na dzień dzisiejszy to jest transplantacja. I tutaj też staramy się w jakiś sposób, jako Organizacja Czerwonego Krzyża, promować tą transplantację na terenie powiatu wągrowieckiego. Proszę państwa, jeśli chodzi o transplantację, to jest to przeszczep narządów w całości lub tkanki w obrębie jednego ciała, jak również możemy przekazać to drugiemu człowiekowi. I tutaj chcę, proszę państwa, powiedzieć, że ustawa tutaj jasno określa, że dawcą, potencjalnym dawcą organów jest właściwie każdy obywatel, który nie złożył swojego zaprzeczenia.
jeżeli ktoś nie złożył swojego zaprzeczenia na piśmie za życia, jest potencjalnym dawcą organów. Tylko jest, proszę Państwa, jeszcze pewnego rodzaju tutaj takie ale, o którym słyszałem od lekarzy, że często jest to też stosowane. Jest to oświadczenie ustnego złożenia w obecności co najmniej dwóch świadków pisemnie przez nich potwierdzonego. A więc polega to po prostu na tym, że osoba nie wyraziła za życia swojej woli i później jak zmarła, wystarczy, że dwóch członków rodziny stwierdzi, że on za życia nie życzył sobie tego, ażeby po śmierci mu powiedzmy pobrać te organy i już w zasadzie tych organów wtedy pobrać nie można. Nieraz to prawdopodobnie jest to prawda, a być może nieraz jest to taka prawda, bym powiedział, troszkę powiedzmy naciągana, ale w tym przypadku już tych organów po prostu pobrać nie można. Tutaj kierowałem się aspektami takimi, powiedzmy oparłem się na Piśmie Świętym według Ewangelii Świętego Łukasza, wtedy kiedy szli powiedzmy aresztować Jezusa Chrystusa. Wtedy jeden ze powiedzmy sług uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. I wtedy Jezus Chrystus odpowiedział: przestańcie, dosyć, i dotknąwszy ucha, uzdrowił tego człowieka. Jest to taka, bym powiedział, transplantacja, o której wiemy, że na pewno ona się wydarzyła, bo jest ona zapisana, ale jak wiemy, o wiele wcześniej różnego rodzaju ruchy ludzie wykonywali już, bo próbowano nawet gdzieś tam komuś nogę przyłożyć i tak dalej. One najczęściej zawsze kończyły się oczywiście fiaskiem. Jeszcze chwilę. Z powrotem. Jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, to tutaj święty Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że w swojej encyklice, że pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddanie organów zgodnie z wymogami etyki w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. A więc Kościół rzymskokatolicki tutaj jasno popiera transplantację. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o wszystkie pozostałe religie, takie większe, znajdujące się na kuli ziemskiej, wszystkie w zasadzie akceptują transplantację z pewnymi tutaj ograniczeniami, jeśli chodzi tutaj o świadków Jehowych, a więc tutaj stwierdzają, że organy powinny być oczyszczone, powiedzmy przede wszystkim z krwi i ewentualnie wtedy. Islam tutaj, jak widzimy, dzieli się na takie dwa odłamy. Jedni popierają transplantację, inni nie. Natomiast Romowie wierzą, że dusza człowieka przez rok po śmierci pozostaje w ciele. Są zatem przeciwni pobieraniu narządów od zmarłego. Ale jak widzimy, w większości wszystkie religie popierają transplantację. I dzięki, proszę Państwa, tej transplantacji, jak widzimy, na świecie w 1954 roku odbyło się pierwsze, w Polsce troszeczkę później, w 1965 roku. Udało się wielu ludzi uratować. Szczególnie tutaj, jak widzimy, w roku 2012 1545 przeszczepów nastąpiło na terenie Polski. Również zajmujemy się promocją, proszę Państwa, od kilku lat. Krew pępowinowa, komórki macierzyste. Można je zebrać tylko w jednym momencie, podczas porodu dziecka. Tylko i wyłącznie wtedy, właśnie w tym przewodzie łączącym tutaj dziecko i matkę, znajduje się ta krew pępowinowa. Jak widzimy, działa ona na około 70 różnych schorzeń. Znamy już takie przypadki, że kobieta urodziła dziecko powiedzmy 5 lat temu, nie wiedziała jeszcze o tym. Jeżeli tak, akurat tam była taka możliwość, zaszła w ciążę jeszcze po kilku latach, po to, żeby ratować właśnie to dziecko wcześniej urodzone. Co roku właśnie prowadzimy różnego rodzaju pogadanki, które cieszą się tam powiedzmy dosyć dużym zainteresowaniem w różnych miejscach, w remizach, w szkołach, w zakładach pracy itd. No i tutaj głównie zajmujemy się organizacją Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Wągrowca. Głównie zajmujemy się honorowym dawstwem krwi. Honorowym dawcą krwi może zostać osoba, która ma 18 lat,
i wagę powyżej 50 kg. Punkt krwiodawstwa znajduje się na 4. piętrze w budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. Jednorazowo oddaje się 450 ml. Kobieta może w ciągu roku oddać 4 razy po 450, mężczyźni 6 razy do roku po 450 ml. Oczywiście maksymalnie. To jak widzimy, proszę Państwa, grupy krwi, tak mniej więcej przedstawia się to w Polsce. 32% społeczeństwa w Polsce ma grupę ARH dodatnią. Ale skupimy się, proszę Państwa, na 6% na grupie krwi 0 RH ujemnej. Skupiamy się dlatego, proszę Państwa, że grupa 0 RH ujemna jest tak zwaną grupą krwi uniwersalną i możemy ją podać każdemu bez względu na to, jaką posiada grupę krwi. Ci ludzie również są w specjalnym rejestrze zapisane, ale jak widzimy, tych ludzi w Polsce jest tylko 6%. Tutaj widzimy łączenie grup biorca i dawca. Tutaj matka, ojciec, jeżeli matka ma zerówkę, ojciec zerówkę, to również dziecko ma zero. Tutaj, proszę Państwa, też zajmujemy się taką krew kartę może otrzymać każdy, kto oddał kilka razy, powiedzmy, krew. Ta krew karta, proszę Państwa, może też komuś uratować nieraz życie z tego względu, że jeżeli zdarzyłby się jakiś wypadek, powiedzmy 20 km od Wągrowca, byłby jakiś, powiedzmy, silny krwotok, to proszę Państwa, jeżeli przyjadą ratownicy i stwierdzą, że ktoś posiada taką kartę, przywożą go do szpitala i od razu mogą podać krew. Jeżeli tej krew karty nie ma, najpierw trzeba temu poszkodowanemu pobrać krew, określić grupę krwi i dopiero wtedy można podać mu krew. A więc możemy też zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. I tutaj, proszę Państwa, są nasi rekordziści na terenie powiatu wągrowieckiego. Ludzie, którzy całe swoje dorosłe życie poświęcili dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Proszę Państwa, żeby oddać 60 litrów krwi, trzeba na to pracować minimum 35 do 40 lat. A więc od 18 roku życia do 65 roku życia, bo do 65 lat można oddawać tą krew. Oni właśnie służą społeczeństwu poprzez oddawanie tego bezcennego leku, jakim jest krew. Jeśli chodzi o kobiety, to te ilości, jak widzimy, są, powiedzmy, troszkę mniejsze, z tego względu, że kobiety również, powiedzmy, rodzą dzieci i mogą tylko też 4 razy do roku oddać. Ale tak są spore sukcesy. Chcę powiedzieć, że w 96 roku na terenie Wągrowca było 4%, około 4% kobiet. Dzisiaj jest około 38-40% kobiet. Szczególnie młodzież bardzo mocno się angażuje właśnie w to honorowe oddawanie krwi. Jest na terenie powiatu wągrowieckiego, proszę Państwa, myślę, że tutaj kolega kilka słów powie, pan dyrektor, ale na terenie powiatu wągrowieckiego jest też jedna pani, która jest zasłużonym dawcą szpiku, a więc oddała już dwukrotnie szpik. Natomiast takich jednorazowych jest o wiele więcej na terenie powiatu wągrowieckiego. Proszę Państwa, organizacja Czerwonego Krzyża, jedyna organizacja w Polsce, jest upoważniona do nadawania odznaczeń zasłużony honorowy dawca krwi. I jak widzimy, do 2010 roku co roku nadawaliśmy ich około 10, 20, czy tam powiedzmy 40 takich odznaczeń. Teraz co roku bardzo mocno wzrasta ta ilość tych odznaczeń. Są to bardzo wysokie odznaczenia, bo są to odznaczenia nadane rozporządzeniem ministra zdrowia. Natomiast dysponentem tych odznaczeń jest organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża. A nadajemy, proszę Państwa, je dlatego, że udało nam się dzięki współpracy z samorządami, tutaj z władzami samorządowymi, wypracować największą ilość przywilejów w całej Polsce. Zasłużeni dawcy krwi. Kobieta, która odda 5 litrów, mężczyzna, który odda 6 litrów, otrzymuje specjalną legitymację i może korzystać, proszę Państwa, z tych wszystkich przywilejów. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bezpłatne wejścia na mecze Nielby Wągrowiec, piłka nożna, piłka ręczna, 30% ulgi do aquaparku i 50% ulgi do Miejskiego Domu Kultury, do kina.
również poza kolejnością do lekarza, również do specjalisty, tomograf, rezonans, również poza kolejnością do apteki i niektóre lekarstwa są tańsze. Cena nieraz spada z 30 zł do 4 zł. I tym, proszę Państwa, się szczycimy, że udało nam się wypracować największą ilość przywilejów w całej Polsce, mają zasłużeni dawcy krwi na terenie miasta Wągrowca, na terenie powiatu wągrowieckiego, ale też, proszę Państwa, te wszystkie ulgi i te uchwały są tak, proszę Państwa, skonstruowane, że każdy, kto z Polski przyjedzie, obojętnie z jakiego zakątku naszego kraju i pokaże taką legitymację, może na terenie miasta Wągrowca korzystać z tych wszystkich przywilejów. Również co roku prowadzimy taki powiatowy konkurs, służby mundurowe, placówki oświatowe, zakłady pracy, sołectwa i te instytucje, w których ludzie jak najwięcej oddali, powiedzmy, tej krwi. Staramy się to kontrolować, spisywać, przeliczać, powiedzmy, na liczbę pracowników w danej instytucji. Również te instytucje zostają nagrodzone. Udało nam się też nasze logo Polskiego Czerwonego Krzyża umieścić na tych wszystkich instytucjach, urzędach miast i gmin, szpitalach, placówkach oświatowych, placówkach kulturalno-oświatowych. Wystarczy kliknąć na to logo i otwiera się strona Polskiego Czerwonego Krzyża. I proszę Państwa, dzięki tej działalności udaje nam się zbierać co roku takie ilości krwi. Jak widzimy, w 1996 roku 343 litry, w 2017 pobiliśmy rekord, ponad 1000 litrów zebraliśmy krwi od mieszkańców z terenu powiatu wągrowieckiego. Jeśli chodzi o szpital powiatowy w Wągrowcu, zapotrzebowanie jest krwi około od 400 do 600 litrów w ciągu roku. Ale jak wiemy, mieszkańcy Wągrowca nie tylko leczą się w szpitalu, powiedzmy, w Wągrowcu, ale też w takich szpitalach specjalistycznych, powiedzmy, czy w klinikach na terenie całego kraju. I tutaj oczywiście nie robimy żadnego współzawodnictwa. Jeśli chodzi o, powiedzmy, tą krew, staramy się tylko docierać do różnych grup, żeby tej krwi, powiedzmy, pozyskać jak najwięcej. I za naszą działalność, proszę Państwa, zostaliśmy kiedyś tam nagrodzeni przez księdza prymasa takim błogosławieństwem. Jest to takie najwyższe wyróżnienie nadane właśnie przez księdza prymasa Polski. Może następne. Jak również marszałek województwa wielkopolskiego nagrodził nas taką odznaką za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Ja bym miał od siebie tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jarosława Berenka, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, o zaprezentowanie sukcesów szkoły w honorowym dawstwie szpiku. Szanowny panie profesorze, panowie starostowie, szanowni państwo, przepraszam za chwytę, nie będę zajmował dużo czasu. Jako gospodarz tego obiektu i zarazem dyrektor największej szkoły w Wielkopolsce, a zarazem lider w zakresie prowadzenia kampanii społecznej transplantacji Masz Dar uzdrawiania, dla nas dzisiejszy udział pana profesora to niesamowite szczęście. Niesamowite szczęście. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy trzykrotnym liderem działań na rzecz transplantacji, transplantologii oraz dawstwa szpiku kostnego. Wojewoda Wielkopolski musiał zmienić reguły konkursowe ze względu na to, żebyśmy po raz kolejny nie osiągali sukcesu. My nadal pracujemy i nie spuszczamy z działań. Ale martwi mnie jedna rzecz, proszę Państwa. Zapewne pan profesor o tym będzie mówił, że w 2017 roku ponad wpłynęło 2000 odmówień do Centralnego Banku Rejestru. Ludzi, którzy się nie zgadzają na przeszczep. Jest to rzecz niepokojąca od 2 lat. Co się dzieje? Należałoby się nad tym zastanowić. I nie będę długo mówił. Chciałbym dzisiaj przekazać
Myślę, że to jest najcenniejszy mój prezent na ręce pana profesora. Jedno z wydań naszej edycji, która mówi o naszej ciężkiej pracy. Mamy również, panie profesorze, wspólnych przyjaciół, Alicję Hahaj. Zapewne coś panu profesorowi mówi ta osoba. Zabrza do Krakowa podczas 10. rajdu składaków uczestniczyliśmy ze specjalnie skonstruowanym rowerem na ten cel, największym prawdopodobnie w Polsce. Wy pięknie działacie, my robimy to bardzo skromnie i nie jesteśmy w stanie Alicji dorównać, ale cieszę się, że mogę Alicję Hahaj z Zabrza Śląskiego Centrum Chorób Serca naśladować. Dziękuję panie profesorze. Bardzo proszę pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Piotra Przybyłowskiego, dyrektora do spraw medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i profesora w pierwszej katedrze chirurgii ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kolegium Medicum w Krakowie, o wykład pod tytułem Osiągnięcia polskiej kardiochirurgii. Dzień dobry Państwu. To dla mnie oczywiście bardzo wzruszający moment, bo gdyby nie Wągrowiec, to pewnie nie znalazłbym się tam, gdzie jestem w tej chwili. Widzę tu kilku ciut starszych kolegów moich lekarzy, bez których zaangażowania też nie, zawodowo nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem. Bardzo dziękuję. Chciałem, proszę Państwa, powiedzieć tak, że zawodowo to, co może tu nie padło, ale co uważam za największe swoje osiągnięcie zawodowe, to to, że jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. To w środowisku największe uznanie i dlatego chciałem tym wszystkim, którzy działają na rzecz transplantologii, bardzo serdecznie podziękować. Proszę Państwa, to jest jedyna specjalność medyczna bez tego daru, jakim jest tkanka, szpik czy narząd do przeszczepienia, ona się nie może rozwijać. My jako ludzkość nie potrafimy jeszcze produkować tych narządów, nie potrafimy skutecznie chociażby przy pomocy komórek macierzystych zastępować prawidłowej funkcji. Dlatego na obecnym naszym rozwoju to metoda, która bez tego daru nie istnieje. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy promują tą ideę, którzy starają się, żeby tych zdeklarowanych ludzi na nie w postaci podpisania deklaracji, że nie chcą być dawcami, było jak najmniej. Proszę Państwa, wykład, który mam powiedzieć, dotyczy osiągnięć polskiej kardiochirurgii, jeżeli mogę prosić Państwa o pomoc. Chciałem powiedzieć, że historia trochę tej kardiochirurgii generalnie to niewiele ponad 100 lat. Jeszcze koniec XIX wieku Sauerbruch w Wiedniu, który dowiedział się o wstrzyciu pierwszej rany kutej serca, powiedział, że chirurg, który dotyka serca, nie jest godzien szacunku kolegów. Niewiele ponad 100 lat później dokonano pierwszej transplantacji serca. Część z Państwa to pamięta, 67 rok, Christian Bernard w Afryce dokonał tego pierwszego przeszczepienia serca. To, że w tej chwili ratujemy większość osób z chorobami, które jeszcze za mojego dzieciństwa były chorobami śmiertelnymi, to ogromny nasz wspólny lekarski sukces. Jeżeli mówimy o... Mam sobie sam przerzucać, tak? To ja sobie wezmę może mikrofon i sam sobie przerzucam. Przepraszam Państwa. Jeżeli mówimy o chorobach serca, to musimy sobie uświadomić, że to jest kilka obszarów funkcjonalnych, które w sumie muszą pracować, ale mamy tę część hydrauliczną, czyli zastawki serca, mamy tą część, która odżywia mięsień sercowy w postaci naczyń wieńcowych i mamy w końcu prawidłową funkcję i prawidłową architekturę tego serca, które powoduje, że skurcz jest efektywny, to znaczy, że wyrzuca się tyle krwi na obwód, żeby zaopatrzyć wszystkie nasze narządy, komórki i tkanki. I wiemy, że jakakolwiek patologia, która dotyczy komórek mięśnia sercowego, doprowadza do tego, co najogólniej rzecz biorąc możemy sobie wyobrazić, do piłki gumowej. Jak my staramy się ją nadmuchać albo napełnić wodą, to ona do pewnych granicy swojej objętości reaguje skurczem i jest w stanie
powrócić do swojego byłego kształtu, natomiast od pewnego momentu tylko ulega powiększeniu, aż w końcu pęka. Oczywiście na szczęście serce poza rzadkimi przypadkami nam nie pęka, ale to, co nazywamy kardiomiopatią rozstrzeniową, czyli idącym takim coraz większym objętością lewej komory, to widzimy na co dzień. Paradoksalnie, proszę Państwa, to jest proces, którego my nie umiemy w wielu przypadkach zatrzymać. Nie możemy go również zatrzymać na przykład u chorych, którzy mają chorobę wieńcową. My świetnie potrafimy w tej chwili zaopatrzyć zwężenia w naczyniach wieńcowych, chociażby przy pomocy stentów, czy ominąć je w postaci pomostów aortalno-wieńcowych. Natomiast na pewnym etapie dochodzi do zmian zachowania komórek mięśnia sercowego, które zmieniają swój, to się nazywa bardzo ładnie remodelingiem, ale zmieniają swoje funkcje na tyle znacznie, że to serce coraz bardziej nam idzie w to rozszerzenie się. I to jest główny problem dzisiejszej kardiochirurgii i kardiologii. My redukujemy, i to jest gigantyczne osiągnięcie w przeciągu ostatnich 30 lat, my redukujemy śmiertelność z powodu ostrego zjednokrwienia mięśnia sercowego. Natomiast jeżeli patrzymy na śmiertelność 3-letnią u osób, które przeżywają zawał serca, to już te wyniki nie są tak dramatycznie dobre. Znaczy, że nadal nie potrafimy zapanować nad tym, co się dzieje w mięśniu sercowym. I teraz, proszę Państwa, to, co doprowadza, to rozszerzenie lewej komory. Rozszerzenie lewej komory zmienia warunki hemodynamiczne i dochodzi to, co Państwo tutaj widzicie, do ścieńczenia komór serca i do postępującej niewydolności. I teraz, co my możemy robić? W sytuacji, kiedy mamy choroby zastawkowe, czyli takich hydraulicznych, jakby powiedzieć, zaworów. My potrafimy je wymieniać, my potrafimy je w tej chwili naprawiać i to jest jedna część, którą się zajmuje kardiochirurgia. Druga sprawa to jest to, żeby ten mięsień prawidłowo odżywiać, czyli przeciwdziałać miażdżycy i to jest cała chirurgia naczyń wieńcowych. I trzecia sprawa to jest to, do czego doprowadzamy leczeniem, kiedy już nie ma innej wymiany, jak wymiana serca, czy domena jakichś ostatnich 15 lat systemu wspomagania mięśnia sercowego. Na szczęście, proszę Państwa, my mamy w tej chwili metody diagnostyczne, które wcześniej nam pokazują, na ile zmienia się metabolizm mięśnia sercowego i takim badaniem, które niestety niedostępne zbyt szeroko w tej chwili jeszcze ciągle w Polsce, ale dające najwięcej wiadomości na temat anatomii mięśnia sercowego i przede wszystkim jego fizjologii, to jest magnetyczny rezonans jądrowy. My z tego badania potrafimy rozpoznać stopień wady serca, stopień niedokrwienia, jak również poznać jakościowy skład tego, co w tym mięśniu sercowym jest. To znaczy, ile mamy tkanki włóknistej, ile mamy efektywnie kurczących się komórek mięśniowych. My potrafimy powiedzieć, rozróżnić na przykład coś takiego, co się nazywa mięśniem zhibernowanym, czyli mięśniem, który niejako jest zamrożony, mięśniem, który posiada potencjalnie biologiczne możliwości skurczu, ale tego nie dokonuje z jakichś przyczyn. Temu służą między innymi takie badania, które Państwo tutaj widzicie, które pokazują nam, jak się ten mięsień w ruchu kurczy i na tej podstawie jesteśmy w stanie określać wskazania do zabiegów operacyjnych i przede wszystkim określać strategię chirurgiczną. To też również geometria tutaj odgrywa ogromną rolę. Pokażę później Państwu zasady odtwarzania prawidłowego kształtu lewej komory. W sytuacjach pozawałowych na szczęście mamy tych chorych coraz mniej. To, co jeszcze 20 kilka lat temu było zmorą, zwłaszcza w Polsce, znaczy ogromna ilość osób, które doznawało zawału serca, kiedy umierała część mięśnia sercowego w wyniku tego zawału, skutkiem czego było powstawanie blizny, która najczęściej zmieniała się w tętniak. To jeszcze, jak ja zaczynałem karierę zawodową, to tętniaki lewej komory były na porządku dziennym, jeżeli chodzi o operatywę. W tej chwili są niezwykłą rzadkością. To ogromny sukces, tak jak mówię, kardiologii przede wszystkim, bo to kardiolodzy, nasi koledzy zaopatrują ostre niedokrwienia, ale to zmienia ten obszar, w którym
którym my działamy. Tu widzicie Państwo zdjęcia śródoperacyjne, taki tętniak się wycinało, w tej chwili się projektuje odpowiednio strukturę zabiegu operacyjnego, doprowadzając chociażby do tego, co Państwo widzicie tutaj, taki balon wprowadzany do lewej komory, który jest takim prawidłem jak szewskim, dokładnie tak to się odbywa i na tej podstawie odtwarza się prawidłowy kształt lewej komory. Tu powiem tylko, że ostatnie badania namieszały nam w ogóle, dlatego że pokazały, że w wynikach odległych leczenia operacyjne i leczenie farmakologiczne właściwie się zbliżają te krzywe. W związku z tym tylko w tej chwili wskazaniem do aneuryzmektomii lewokomorowej jest dyskinetyczny tętniak, w którym w badaniu rezonansu jądrowym nie stwierdzamy żadnych żywych komórek. W każdym innym przypadku tutaj sprawa jest oczywiście dyskusyjna. To, co Państwo widzicie z tą strzałką LV, to jest właśnie taki typowy tętniak lewej komory i otwarta lewa komora po wycięciu takiego tętniaka, odpowiednie etapy operacyjne. Oczywiście nie jest moją ideą przeprowadzenie kursu, jak zoperować serce w weekend. W związku z czym nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły techniki operacyjnej. W każdym razie, proszę Państwa, to, co Państwo widzicie, co dla większości osób, które wchodzą na salę kardiochirurgiczną, jest największą zaskoczeniem, że kiedyś krążył dowcip, dlaczego chirurdzy chodzą w kaloszach, prawda? Dlatego, żeby się nie taplać po kostki w krwi. Ale to nie jest prawda. Sala kardiochirurgiczna i pole kardiochirurgiczne jest praktycznie bezkrwawe. Użycie krążenia pozaustrojowego i odzyskiwanie krwi podczas zabiegu powoduje to, że obrazy są takie, jak widzicie. Proszę Państwa, to, co idzie w tym rozwoju kardiochirurgii, to oczywiście zmniejszenie inwazyjności. My wiemy, że wielu chorych naszych ma głównie komplikacje z powodu rozległości zabiegu chirurgicznego. Ja myślę, że tak za 250 lat będą mówili o nas jako strasznych barbarzyńcach, proszę Państwa. Proszę pomyśleć, żeby ominąć jedno zwężenie w naczyniu wieńcowym, trzeba rozpróć klatkę piersiową, całą nogę, przeprowadzić chorego przez intensywną terapię i to gigantyczny uraz. W stosunku filozoficznie do naczynia, które prościej od środka odetkać, mówiąc kolokwialnie, aniżeli omijać. Póki co nie mamy lepszej metody działania. W tej chwili to na końcu pokażę Państwu nowoczesne rodzaje tak zwanych platform, które mogą dostarczać wiele leków bezpośrednio do miejsca zmienionego, które potrafią modyfikować czynniki genetyczne. To na pewno się zmieni. Natomiast no, tak jak jeszcze za czasów napoleońskich jedynym skutecznym leczeniem było lanie gorącego oleju do ran, tak w wieku XX bypassy są skuteczną metodą leczenia choroby wieńcowej i tak pozostanie. Tu widzicie Państwo to, co idzie w kierunku mało inwazyjnej wymiany akurat zastawki mitralnej, małe cięcie pod sutkiem, które powoduje to za pomocą urządzeń podobnych do laparoskopii możliwość wymiany tej zastawki, co oczywiście daje świetne efekty. To praktycznie cyfrowa rekonstrukcja obrazu, wymiarów i powodowanie tego, zastawka mitralna, żadna nasza struktura nie jest strukturą idealnie płaską. Cały problem w medycynie to polega na tym, że prawa fizyki właściwie nie do końca nam się sprawdzają, bo nie bierzemy różnicy tego, że lepkość krwi na przykład się zmniejsza, że zmniejszają nam się objętości, że zmienia nam się prędkość przepływu. Natomiast staramy się maksymalnie odwzorować prawidłowy charakter. Tu jest wiele technik operacyjnych, ale to, co jest w tej chwili, proszę Państwa, to coś, co wygląda jak spinacz, to jest jedno z urządzeń, z którym wiążemy w tej chwili bardzo duże nadzieje, to jest system do poprawienia niedomykalności zastawki mitralnej. Tutaj akurat system Monarch się prezentuje. To jest rodzaj takiej sprężyny, którą wprowadzamy do zatoki wieńcowej, czyli części żylnej krążenia wieńcowego, który przylega przy zastawce mitralnej, żeby z zewnątrz ją zwęzić, spowodować tego, żeby ten zawór, jakim jest zastawka mitralna, stał się z powrotem szczelny. Tu macie Państwo właśnie schemat, jak to się robi. To się robi z nakucia naczyń udowych. Wprowadza się specjalny cewnik i rozpręża się to urządzenie w tej, w
w tym przypadku to jest rozwinięcie tej technologii w postaci Carillona XE. Tak to przestrzennie wygląda, żeby Państwu pokazać, natomiast problem polega na tym, że w części przypadków Zatoka Wieńcowa nam krzyżuje tętnicę okalającą, tętnicę wieńcową. No i tutaj jest to, co dotyczy każdej działalności manualnej w medycynie, znaczy powikłań, które można spowodować. Jak się ma dużego pH, a tak się zdarza, jak to naczynie krzyżuje tętnicę okalającą, można niestety u tych chorych wywołać ostry zawał mięśnia sercowego, co zresztą było zmorą bardzo wielu chirurgów przez wiele lat, dlatego że zastawkę mitralną wszywamy szwem tutaj mniej więcej. I zbyt głębokie, odważne poczynanie sobie z nigłą chirurgiczną spowodowało niejednokrotnie skaleczenie tego narzędzia i muszę powiedzieć, że najwięksi się na tym wyłożyli. Powikłanie nie do zaopatrzenia chirurgicznego, dlatego że najczęściej robi się tu taki krwiak i tu serce nam pęka i to jest właściwie nie do opanowania w żadnej sytuacji, pod warunkiem, że się to oczywiście rozpozna. Teraz proszę Państwa, kwestia tych przezskórnych zabiegów, które my dokonujemy, to następna technologia polegająca na plastyce zastawki mitralnej. Dotychczas, żeby otworzyć zastawkę mitralną, tak jak mówię, to jest taki zawór, który prawidłowo musi się schodzić z dwóch takich podstawowych elementów. Jak to się domyka, to nie przecieka nam krew, mówiąc tak najogólniej. I to, żeby działało, to trzeba naprawić przy pomocy właśnie szwów, ale można to robić już w tej chwili przezskórnie i to w kardiochirurgii zaczynamy robić. To jest w ogóle taki trend, który jest między kardiologią interwencyjną, czyli tym, co robią kardiolodzy, a nami, czyli kardiochirurgami. Coraz częściej sięgamy po te narzędzia, które nie wymagają otwarcia klatki piersiowej, nie wymagają zatrzymania krążenia, nie wymagają krążenia pozaustrojowego. To jest niezwykle ważne, proszę Państwa, krążenie pozaustrojowe nie jest obojętną technologią dla naszego organizmu. Przypomnę, że polega to na tym, że serce całkowicie zatrzymujemy, krąży za nas maszyna. Całkowicie znosimy krzepnięcie krwi, bo inaczej byłoby to niemożliwe i to powoduje szereg powikłań. Bardzo częstym, na przykład zupełnie niezauważalnym przez osoby, które przeszły przez krążenie pozaustrojowe, jest zmiana charakteru pisma. To osoby, które prowadziły badania, to jest jeden z najbardziej dyskretnych takich elementów, które obserwujemy, to zmiana charakteru pisma. Zmiana bardzo takich subiektywnych zachowań, między innymi rzeczy, które nam umykają. Natomiast staramy się tego krążenia jak najmniej uzyskać. Trzecia bardzo hecna technologia w tej chwili w zastawce mitralnej. Kiedyś robiliśmy to chirurgicznie, tylko proszę sobie popatrzeć, musieliśmy otworzyć całego człowieka, żeby z tej zastawki mitralnej w środku zszyć te dwa płatki, to się nazywało szwem Alfieriego. Tak to wyglądało chirurgicznie. W tej chwili się to robi przez skórnie za pomocą takiego klipsa, który przeprowadzamy drogą żylną, następnie przez przegrodę między przedsionkową do lewej komory i te płatki zszywamy. Tu macie Państwo badanie echokardiograficzne. Ta czarna mamba to jest sonda wewnątrzprzełykowego echa i tu właśnie jak to się implantuje. Metoda o tyle dobra, że zabezpiecza nam tych chorych, którzy mają ostrą niedomykalność w przebiegu choroby niedokrwiennej i na przykład liczymy się z przeszczepem serca, a nie mamy dostatecznej ilości dawców albo zbyt krótki okres. Tych chorych częściowo jesteśmy w stanie w tej chwili uratować albo przynajmniej bezpiecznie przeprowadzić do czasu zabiegu serca. Trzecia sprawa to zastawka aortalna. Proszę Państwa, w społeczeństwach takich, do których my dołączamy, czyli w społeczeństwach, gdzie żyjemy dostatecznie długo, że nie mamy istotnych innych powodów, żeby się przenieść do lepszego ze światów. Mamy coraz mniej albo coraz wcześniej wykrywanych chorób nowotworowych, choroby nerek, neurologiczne i tak dalej. Nasz kolagen,
każdego z nas fizjologicznie jest zaprogramowane na około 90 lat. Tyle mniej więcej nasze fibroblasty produkują dobry kolagen. Potem zaczyna się to, co patologowie opisywali jako degeneracja senilis, czyli zwyrodnienie starcze, co było niezwykle rzadkim znaleziskiem sekcyjnym u osób, które umierały na starość, jak ja to mówię. W tej chwili, proszę Państwa, osób, które mamy po 80 roku życia, dla których wada zastawki aortalnej jest jedynym problemem medycznym. To się dzieje w społeczeństwie niemieckim, to się dzieje w społeczeństwie holenderskim, czyli w społeczeństwie o bardzo wysokim poziomie opieki zdrowotnej, gdzie całe inne leczenie jest załatwione dużo wcześniej. I u tych chorych te zastawki aortalne, podstawowa zastawka ulega degeneracji. I teraz operowanie osób powyżej 80 roku życia jest niezwykle ryzykowne, zwłaszcza u tych, u których frakcja nam spada poniżej 10%. Frakcja wyrzutowa to jest odsetek tej krwi, którą normalnie nasze serce wyrzuca. Zdrowy człowiek posiada około 65% tej frakcji, chory około 10%. I dla tej populacji, oznaczonej tutaj czerwoną gwiazdką, dla których istnieje bardzo wiele przeciwwskazań operacyjnych, a pełne wskazania do poszerzenia tej stenozy aortalnej. Ja przypomnę tylko tyle, że polega to na tym, że ten główny sawór między sercem a aortą, on musi być, bo w rozkurczu krew nam się cofała normalnie do lewego serca, on staje się coraz węższy i objawowy staje się z powierzchnią ujścia przy normie 3,5 cm kwadratowego poniżej 1 cm kwadratowego. I my stajemy się objawowi. Na szczęście mamy w tej chwili technologię, która pozwala wstawić tam zastawkę, która całkowicie się rozpręża. Jest to robione z nakucia, tak jak koronarografia przez tętnicę udową. To są takie medyczne fantazje, które w tej chwili testujemy między innymi w Zabrzu. Stwarzanie takich zewnętrznych rusztowań, które powodują to, że to serce nie ulega roztrzeni. Ja to pokazuję, tylko się wprowadza takie struny ścięgniste, dokładnie z budownictwa. To są te same pomysły z odpowiednim rusztowaniem, które trzyma to w całości. Pokazuję to tylko gwoli informacji z informacją, że to nie działa. Wydawało nam się, że będzie działało, ale nie działa. No, jak wiele technologii medycznych. To samo dotyczy, to jest technologia, w którą ja obecnie myślę, że wierzę, tylko wymaga to dużych jeszcze badań. To są sztuczne struny ścięgniste. Nasze zastawki, proszę Państwa, są tak jak parasol, jak spadochron, utrzymywane na takich niciach. I to, jak te nici nam pękają, to robi nam się taki przeciek, prawda, bo nie ma tego podparcia. I już w tej chwili trwają prace nad tym, żeby mało inwazyjnie te nici odtworzyć, nakuwając właśnie koniuszek serca. Tak jak mówię, to jest technologia, która zupełnie ma 2 lata w tej chwili i zobaczymy, jak to będzie działało. I to, co jest w tej chwili takim hitem technologicznym, w Polsce dopiero zaczynamy to robić, na świecie też, to zastawki mitralne wprowadzane drogą przezskórną, w pełni odtwarzamy zastawki mitralne. To są 3 prototypy, które w tej chwili się testuje. Technologia, która absolutnie ma przyszłość, tak jak technika zastawki aortalnej. Problem polega oczywiście na kosztach. To idzie w setki tysięcy złotych w tej chwili takie leczenie. To są aktualnie testowane urządzenia na świecie. Jest ich w tej chwili około 8. My w Zabrzu testujemy 3 w tej chwili. I to są systemy, które absolutnie, to jest właśnie implantacja takiej zastawki, proszę Państwa. Widzieliście na cewniku, ona jest umieszczona w tej pozycji. Coś, co jest spakowane na takim druciku, który dostarczamy w pozycję zastawki i tutaj dokładnie to widać i jesteśmy w stanie ją rozprężyć. To samo dotyczy leczenia niedomykalności na poziomie spoideł zastawkowych. To też można robić w tej chwili już technikami mało inwazyjnymi. Teraz, proszę Państwa, pokazuję to pytanie. Ktoś pamięta, kto to jest?
to podpowiem nazwisko Luis Waszkanski, czyli pierwszy biorca serca, Południowa Afryka, 3 grudzień 67 rok. Wtedy Christian Bernard dokonał pierwszego przeszczepu serca. Ten człowiek stał się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, od razu celebrytą. To jest drugi pacjent Bernarda, który opuścił szpital. Stomatolog dr Bleiberg. Dr Bleiberg też się stał celebrytą. Pokazywano Bleiberga w kawiarni, Bleiberga w morzu. Bleiberg miał to szczęście, że żył trochę dłużej. Niestety, jak wiele razy w medycynie bywało, ludzkość najpierw zrobiła, potem pomyślała. Nieznane wtedy były żadne leki immunosupresyjne. Bleiberg zmarł po 3 miesiącach i to jest obraz sekcyjny jego serca, proszę Państwa. Zginął z powodu zawału mięśnia sercowego na skutek patologii, której myśmy dotychczas nie znali. Zwykle jak mamy blaszkę miażdżycową, to te zmiany dotyczą jednego fragmentu, takiej tak zwanej blaszki miażdżycowej. Jak Państwo tutaj widzicie, to naczynie zarastało praktycznie w całości. To był obraz tego, co nazywamy dzisiaj waskulopatią serca przeszczepionego, a wtedy przyspieszoną miażdżycą. I tu widzicie Państwo trzech gigantów medycyny, Michaela de Bekeja, Bernarda i Kantrowica, którzy dyskutują, jak ten problem rozwiązać. I dość wcześnie, proszę Państwa, Polska włączyła się w ten nurt światowej medycyny. W 1969 roku w styczniu pan profesor Jan Moll i profesor Antoni Dziadkowiak, mój wielki nauczyciel, dokonali w środku szarego komunizmu w Polsce, gdzie nie było nic, przeszczepu serca. To było gigantyczne osiągnięcie, podobnie jak dokonane 3 lata wcześniej, w 1966 roku, pierwsze przeszczepienie nerki, kiedy leki produkowano w Polsce metodą chałupniczą, kiedy ja zawsze byłem, przynajmniej do niedawna jeszcze, samozwańczym prezesem Komitetu Budowy Pomnika Lepca w Polsce, ponieważ cała medycyna opierała się na plastrach, na których wisiały kroplówki, naprawiało się rury do respiratora, wieszało wiele innych rzeczy i ratowało z każdej opresji medycznej. Nie wiem, co by było, gdyby tego plastra w Polsce nie było. Biorca wtedy zmarł w tym 69 roku i tak jak na całym świecie, proszę Państwa, trzeba było poczekać do początku lat 80., czyli całą dekadę, kiedy wymyślono cyklosporynę, zresztą przypadkiem wymyślono tą cyklosporynę, jak większość leków. W laboratoriach ówczesnego Sandoza testowano nowy antybiotyk, cyklosporyna. Ona nie miała żadnego znaczenia przeciw bakteriom, ale ktoś zauważył przytomnie, że hamuje limfocyty odpowiedzialne za odrzucanie. I wtedy rozwinęło się te przeszczepy, zaczęły wreszcie te osoby żyć dłużej niż rok. I 85 rok w Zabrzu pan profesor Religa dokonał pierwszego przeszczepu serca. Jak sam mówi, wskoczyłem do basenu, w którym nie wiedziałem, czy jest woda. I to Państwo pamiętacie, oglądaliście już w filmie Bogowie. Film, który, muszę powiedzieć, jest niezwykle rzetelnie zrobionym obrazem, jak to wyglądało. To jest grupa naszych pacjentów po przeszczepie. Pokazuję ich zawsze, żeby pokazać, że to jest metoda, która całkowicie przywraca do życia również takie maluchy, które z nami spędzają czas, którym przeszczepiamy serca. To jest grupa szczególnie trudna dla lekarzy i medycznie, i emocjonalnie, bo to dotyczy również niezwykle ograniczonej możliwości przeszczepienia serc. Powiem przewrotnie, że na szczęście tych dawców, tych małych dzieci jest bardzo niewielu, którzy giną z różnych powodów, żeby być dla takich maluchów dawcami. To są choroby genetyczne, głównie w postaci fibroelastozy. To jest pierwszy przeszczep serca z płucem, który dokonał pan profesor Zembala, w tej chwili ponad 15 lat. Ten człowiek żyje i najmniejsze nasze dziecko z przeszczepem serca, które jest w tej chwili 12-letnią dziewczynką. To, co mówiłem Państwu, to jest live z 71 roku, który właściwie wtedy wprowadził na 10 lat moratorium przeszczepiania na świecie. Jeden ośrodek właściwie tylko przeszczepiał serca na świecie, Uniwersytet Stanforda w Palo Alto. I tam niedawno zmarły pan profesor Norman Shumway, który był de facto ojcem
nowoczesnego przeszczepiania serca i twórcą tej metody. To, co zawsze tak przewrotnie mówię, że największe szczęście w moim życiu polega na tym, że miałem okazję pracować w takim szpitalu powiatowym jak Wągrowiec i miałem okazję pracować w najlepszych klinikach na świecie, między innymi z Shumway'em. I do Shumway'a jak się szło, to był taki cały rząd portretów. Każdy z nas, kto tam pracował, musiał wpisać na zdjęciu, tam, dziękuję za to i za tamto. I to się szło przez taką aleję tych portretów do Shumway'a. I Shumway mówi do mnie, co było prawdą, mówi, z pewnością nie jestem najlepszym kardiochirurgiem na świecie, ale jestem najlepszym pierwszym asystentem. I w Stanford wykształcono całą masę ludzi i Shumway w tym roku 70. pierwszym, jak okazało się, że rzadko kto przeżywa 3 miesiące, wycofał się na kilka lat do laboratorium i wtedy opracowano to, bez czego dzisiaj nie moglibyśmy pracować. Klasyfikację odrzucania, prezerwację serca, jak to serce przewieźć przez kilka godzin z punktu A do punktu B. To wszystko się stało w tym okresie. Następna zagadka, co to jest? Dodam, że to nie jest przyrząd do tworzenia nalewki śliwkowej w gminie Łącko. To jest, proszę Państwa, pierwsze sztuczne serce, które na świecie próbowano wymyśleć. Można to oglądać w Instytucie Technologicznym w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, stworzonych przez dwóch niesamowitych panów, mianowicie Charlesa Lindberga i Karela. Ten właśnie Karel w białym czepku. Karel był twórcą szwu naczyniowego, który w ogóle zrewolucjonizował medycynę. Lindberg przeleciał Atlantyk, no i zbudowali coś takiego. To oczywiście nie działało, proszę Państwa, dlatego że krew krzepła to jeszcze było przed wprowadzeniem do użytku heparyny. Ale coś z tego, proszę Państwa, każdy z nas ma w domu. Otóż na potrzeby tej pompy panowie wymyślili, że krew krzepnie dlatego, że się znajduje w szkle. I na potrzeby tego wynaleziono szkło, które do dzisiaj się nazywa Pirex. I do dzisiaj wszyscy to mamy w naczyniach żaroodpornych. To jest szkło wysokiej zawartości podpowiednich pierwiastków, które jest odporne niezwykle na temperaturę i z tego ta pierwsza pompa była wykorzystana. To jest pierwsze sztuczne serce Akutsu z 68 roku, bo chcę Państwu powiedzieć, że właśnie to jest Norman Shumway. W 60-tych latach wydawało się, jak wysyłaliśmy ludzi w kosmos, na Księżyc i tak dalej, wydawało nam się, że stworzenie protezy, która de facto ma tylko pompować, nic więcej, to jest jedyny nasz narząd, który wprawdzie ma działalność jakąś tam dokrewną, regulacyjną, ale tak de facto jest najbardziej mechanicznym narządem w naszym ustroju. Żadnej syntezy się tam nie odbywa, żadnej detoksykacji, tam nie ma specjalnych jakichś procesów metabolicznych. I wydawało się, że stworzenie sztucznej pompki to w ogóle jest pikuś. To w ogóle nie ma problemu, żeby to wynaleźć i rząd Stanów Zjednoczonych w końcu lat 60. zaproponował program na wiele milionów dolarów, że w przeciągu lat ma to doprowadzić do konstrukcji całkowitego sztucznego, implantowalnego, zasilanego samodzielnie serca. No mamy rok 2018, takiej protezy de facto nie mamy. Tu jest dwóch panów, z którym, z jednym, z Dentonem Kulejem, miałem okazję 2 lata pracować w Houston, i Willem Kolff, wybitna postać w medycynie. Willem Kolff, holenderski Żyd, który uniknął śmierci tylko dlatego, że wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1937 roku i był twórcą, czego się nie pamiętał dzisiaj, sztucznej nerki. Willem Kolff podarował Polsce 3 sztuczne nerki w końcu lat 50. To również był twórcą balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, czyli takiego urządzenia, które ratuje bardzo wiele żyć ludzkich. I to jest, proszę Państwa, pierwsza implantacja sztucznego serca. To jest urządzenie, które kontrolowało to sztuczne serce. To jest 69 rok, Houston, Denton Cooley, któremu Państwu pokazałem. To jest ten model, który poróżnił tych dwóch panów, ale to jest na osobny wykład. Przez 40 lat Denton Cooley i Michael Debecki nie zażyli gości na żadnym zjeździe razem. Pogodzili się w końcu, a chyba po 40 kilku latach. Natomiast to zdjęcie pokazuje jako kompletną fantasmagorię. Otóż to jest projekt napędzanego nuklearnie serca, które w latach 60. próbowała NASA skonstruować.
Problemem było, prace stanęły nad tym, że nikt nie wymyślił, co zrobić z tymi mikroreaktorami, jak śledzić tych ludzi z mikroreaktorami na świecie, co się z nimi będzie działo. Ale istnieją, proszę Państwa, rzadkie na szczęście patologie, w których my nie mamy wyjścia. Musimy zastosować sztuczne serce, to jest na przykład mięsak serca, jak Państwo widzicie, ogromna część tego mięśnia sercowego jest zniszczona przez proces nowotworowy i w takich sytuacjach możemy tylko zastosować dwie sztuczne lewe komory, które w tej chwili stosujemy. To są komory HeartMate 3 i takich chorych uratować. To są właśnie zdjęcia, które pokazują te komory w układzie jednokomorowym, to jest do wspomagania lewej komory, tak i urządzenie, jak również możemy to stosować w układzie dwukomorowym. Całkowicie sztuczne serce, jedyne, które w tej chwili mamy na rynku na świecie, serce Syncardia, które zastosowano, to jest akurat człowiek, któremu trzeba było serce eksplantować z powodu licznych odrzucań, który był na wspomaganiu tym sercem przez 2 lata. To urządzenie, które kontrolowało to sztuczne serce, to się nazywało pieszczotliwie Big Blue. I to jest moment, kiedy ten pacjent opuszczał szpital. On w końcu, to jest Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, on doczekał przeszczepu serca. Proszę zwrócić uwagę, to Big Blue się zmieniło w taką walizeczkę. To jest jego partnerka i on nosi swoje zasilanie. Tutaj zawsze osoba obok posiada drugi zestaw baterii, bo aż to jest chory całkowicie zależny od krążenia. Tak wyglądają współczesne systemy do krążenia, wspomagania krążenia implantowalne. To jest pompa hardware, których my kilkadziesiąt już w tej chwili wszczepiliśmy w Zabrzu. Ci chorzy funkcjonują bardzo dobrze. Problem oczywiście jest kosztowy i w dłuższym okresie powikłania zakrzepowo-zatokowe. To jest oczywiście jej naturalny kształt. To jest pompa, która daje do 11 litrów rzutu, czyli praktycznie zapewnia każdą możliwą aktywność codzienną i rozrywkową, nazwijmy to tak. To jest ilość urządzeń szczepialnej na świecie, to jest grubo ponad 30 tysięcy w tej chwili szczepionych i to zdjęcie chciałbym Państwu pokazać. To są krzywe przeżycia. One są coraz lepsze i właściwie do 2 lat myśmy się już w tej chwili zbliżyli do wyników przeszczepiania serca, czyli roczne wyniki 90 odpowiednio i 83 w stopniu zaawansowania tych chorych. To są krzywe amerykańskie i europejskie i to jest to, co budzi nasze ogromne nadzieje. To jest całkowite sztuczne serce rotacyjne, gdzie nie mamy przepływu ciągłego, tylko, przepraszam, przepływu pulsacyjnego, filozjologicznego, czyli ciągły. Polega to na tym, że to serce jest cyfrowo kontrolowane z jednym rotorem, który odpowiada na zmiany objętości, odpowiada na zmiany ciśnienia krwi. I to, co chciałem Państwu pokazać, to są odpowiednie lata i krzywe przeżycia. Proszę popatrzeć, jak myśmy się nauczyli prowadzić tych chorych. W tej chwili 20-letnie przeżycia po przeszczepieniu serca nie należą do żadnej rzadkości. Ale również, proszę popatrzeć, ponad 50% osób w tej chwili na świecie przychodzi system wspomagania jako pierwszy, jako ratującą życia technologię. I to, co Państwo widzicie, ta żółta linia pokazuje na samej górze, że wyniki są bardzo porównywalne do przeszczepiania serca. I to jest to, co w diagnostyce i w tej chwili się zajmujemy i technologią najbardziej. Muszę przyznać, że osobiście uważam to za niezwykłą, duże osiągnięcie wizualizacji tego, co się dzieje w naczyniach wieńcowych. To są dwie technologie, to się nazywa wirtualna histologia. Za chwilę Państwu pokażę optyczną koherentną tomografię komputerową. Wprowadza się sondę echokardiograficzną do naczynia wieńcowego i wycofując ją mamy ciągły zapis obrazu i następnie program komputerowy w zależności od widma, które uzyskuje, przypisuje odpowiednie kolory. I tak zielony kolor to są zmiany włókniste, czerwone martwicze, białe wapniowe. My poznajemy anatomię z bardzo dobrym jakościowym określeniem, co się w tych naczyniach wieńcowych dzieje. Po co to wszystko? Po to wszystko, żeby wprowadzać tego typu platformy. To wygląda jak stent, ale to jest, proszę Państwa, polimer kwasu
kwasu mlekowego, który całkowicie się rozpuszcza z biegiem czasu. To jest technologia, która pozbawia największej niedogodności współczesnych stentów, czyli restenos, czyli powtórnego zamykania się. Takie urządzenie ulega rozpuszczaniu w przeciągu kilku miesięcy. Co najważniejsze, my w ten polimer kwasu mlekowego jesteśmy w stanie wstawić dowolny lek, jaki chcemy, albo jesteśmy w stanie, i to jest melodia przyszłości, wstawić pewne tak zwane wektory, które będą wpływały na genom komórek śródbłąkowych. My mamy nadzieję, że z biegiem czasu uda nam się te komórki nauczyć nowych zwyczajów, właśnie wprowadzając odpowiednie fragmenty kwasów nukleinowych i zmieniając genetykę tych komórek. To są, proszę Państwa, badania doświadczalne na zwierzętach. To jest normalne naczynie wieńcowe po 36 miesiącach. Te białe linie, które Państwo tutaj widzicie, to są przekroje przez te platformy, tak zwane absorbowe, i to jest technologia, którą jeszcze chyba na jednym przyśrodku czy łatwiej będzie można zrobić. To jest optyczna koherentna tomografia naczyń wieńcowych, która nam daje absolutnie porównywalny obraz do preparatów histologicznych, i to, co widzimy, to, że po kilku miesiącach ten stent poszerza naczynie, w drugim etapie je leczy, a w trzecim etapie sam zanika, nie powodując drażnienia, bo w naszym ustroju to jest taki sam mechanizm, jaki mamy z drzazgą, prawda? Jakiekolwiek ciało obce, które wprowadzamy, powoduje reakcję zapalną, to samo się dzieje w mięśniu sercowym. Dziękując za uwagę, pokazuję Państwu, tym, którzy pamiętają Bogów i Śląskie Centrum Chorób Serca, na tym filmie w postaci skromnego pawilonu, pokazuje, jak wyglądamy dzisiaj. Z dumą mogę powiedzieć, że dołączyłem do Śląskiego Centrum jako już ukształtowany już profesor z Krakowa, gdzie pod okiem pana profesora Dziadkowiaka AC moje życie zawodowe przebiegło, jak mój szef mówi, to największych chichot historii, że mój uczeń jest szefem w ośrodku mojego konkurenta. I tak rzeczywiście się stało. Śląskie Centrum, to z dumą powiem, jest jednym z najlepszych europejskich szpitali, jeżeli chodzi o zarówno ilość leczonych osób na serce, jak i wyników. Nie ma technologii na świecie medycznej, której byśmy nie posiadali. To w liczbach tylko powiem Państwu, mam przyjemność kierowania zespołem lekarskim prawie 300 osób, z tego 40 profesorów, 12 docentów, 1580 osób zatrudnionych, 224 miliony budżetu rocznego. To jest instytucja, która rzeczywiście działa, rozwija się, i obyśmy mogli jak najwięcej chorych leczyć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie panu profesorowi za tak wspaniały, barwny, ciekawy wykład. Proszę Państwa, jest teraz okazja do zadawania pytań panu profesorowi. Jeżeli ktoś z Państwa bardzo chciałby o coś zapytać, bardzo proszę. Proszę. Może pan profesor sobie usiądzie. Tak, proszę sobie. Dzień dobry. Jakie wskazania, panie profesorze, żeby nie trafić do pana? Odpowiem tak. Odpowiedź poprawna politycznie, dobrze się prowadzić. A prawdziwa tak naprawdę to udzielił, i ja się podpisuję pod tym. Kiedy mówimy o prewencji pierwotnej, to znaczy co zrobić pierwotnie, żeby do nas nie trafić, to tak na dobrą sprawę do końca nikt nie wie. Ale jeden z najwybitniejszych kardiologów na świecie na takie samo pytanie kolegi lekarza odpowiedział: Bob, zmieni rodziców. Genetyka odgrywa największą rolę. My możemy te czynniki modyfikować, i o ile my potrafimy skutecznie leczyć następstwa pewnych zdarzeń, o tyle w
dużo mniejszym stopniu potrafimy skutecznie przeciwdziałać. Na pewno nie potrafimy skutecznie przeciwdziałać zawałom mięśnia sercowego u osób, które mają hiperlipidemie rodzinne. My to korygujemy, ale to nie jest kierunek. Osoby, które są obciążone pewnymi skłonnościami do określonych wad. Ja nie mówię tutaj o rodzinnych kardiomiopatiach, które są dość rzadkie, ale na przykład pewnych wad zastawkowych i tak dalej. Wad zastawkowych w Polsce mamy na szczęście mniej. Myśmy pooperowali ten szczyt zachorowań na chorobę reumatyczną w latach 60., kiedy Państwo pamiętacie to, że było to rzeczywisty, duży problem w Polsce przy braku antybiotyków. Był debecylina, tak? Było takie magiczne cudo, które się wystawało na Ratajczaka w Poznaniu w aptece leków importowanych. Natomiast myśmy generalnie jako państwo nie opanowali tego i na przykład teraz problem jest w Indiach, bardzo podobny, który myśmy mieli. Tam tych następstw chorób reumatycznych jest bardzo dużo. My na szczęście w Polsce mamy mniej. Natomiast czystych wad zastawkowych o podłożu genetycznym na szczęście w tej naszej populacji nie jest dużo. No tu nie jestem dobrym przykładem i nie używam nigdy tego argumentu, bo jak kiedyś powiedziałem do pacjenta, że wypadałoby schudnąć, to on mi odpowiedział, tak, wypadałoby. W związku z czym go nie używam. Ale chociaż z drugiej strony pokazuję badania zawsze z ogromną radością, które pokazują, że osoby z nadwagą, które uprawiają minimum 3 razy w tygodniu wysiłek aerobowy po 40 minut, mają dokładnie takie same ryzyko zawału jak cała reszta populacji. Także, czyli przede wszystkim ruch aerobowy, ruch to jest taki, w którym wykorzystujemy głównie nasz metabolizm tlenowy. To jest właściwie jako dwa niezależne czynniki w ogóle populacyjnie, które wykazały przedłużenie życia, to jest głód, czyli spożycie kalorii i to jest ruch. Proszę popatrzeć we wszystkich populacjach. To pokolenie, które wyrosło w biedzie i w bardzo dużym ograniczeniu możliwości żywnościowych zupełnie inaczej funkcjonuje niż na przykład z drugiej strony, proszę popatrzeć na to, co się dzieje w populacji Meksykanów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych albo jeszcze wyraźniej w populacji arabskiej krajów Zatoki Perskiej. 85% cukrzycy jest w krajach Zatoki Perskiej. To jest wszystko genetycznie, ludzkość nie jest przygotowana do jedzenia pewnych produktów. Stąd te wszystkie mody dietetyczne. Ostatnio przeczytałem, że na przykład populacja polska powinna jeść tylko kaszę, ponieważ myśmy generalnie byli, genetycznie jesteśmy do produktów zbożowych przyzwyczajeni, bo to od iluś tam setek lat głównie byliśmy. No ziemniak, proszę Państwa, to jest niespełna 200 lat w naszej populacji, także myślę, że co do profilaktyki pierwotnej, bo wtórna, no to już tutaj mamy dużo szersze możliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jak większość naszych męskiej populacji, jak się to ma alkohol do chorób serca? Znaczy, tu od razu obalę pewien mit, bo przez wiele lat przyznawano czerwonemu winu takie cudowne działalności. 40 gram czystej ma dokładnie takie samo działanie. Tu wcale nie chodzi o te wszystkie fitocjany, tylko chodzi o relaksację skurczu mięśni przez alkohol. Co nie znaczy, że namawiam do spożycia codziennego. Oczywiście, że nie. Także miałam to szczęście akurat pracować na oddziale noworodku, kiedy profesor się nam urodził. Tak zostało. Że będzie mężczyzną dużym, ale nie było wiadomo, że będzie naukowcem. Do tego nie wiedzieliśmy. Za co serdecznie dziękuję. Ale też muszę powiedzieć, że będąc w sytuacji bardzo podbrankowej, jak chodzi o schorzenie serca, pan profesor bardzo był gotów mi pomóc dużo i pomagał zresztą.
No i może dzięki jego radom i pomocy jestem tutaj dziś. Bardzo dziękuję. Oby najrzadsze były tego typu kontakty. Ilość, na szczęście, proszę Państwa, wielu groźnych chorób, które dla kardiochirurgii były zmorą w Polsce, ulega redukcji. I to jest, zawsze to mówię, to jest gigantyczny sukces polskich lekarzy. Polska należy do niewielu krajów, gdzie wszystkie dzieci z wadą serca do jednego roku w tej chwili są zaopatrzone praktycznie, a kiedyś umierały. Gdy pan był małym chłopcem, był taki czas, a mama pana pracowała w tym przedszkolu, gdzie ja również pracowałam, to pan, odwiedzając mamę przedszkole, patrzy na mnie, a ja miałam minus 14 okulary, nosiłam, i patrzy na mnie pan, mały chłopiec z oczyma pięknymi, wie pani co? Pani Irko, ja panią wyleczę, bo ja będę lekarzem. Chyba nie wiedziałam, że kardiochirurgię pani opuszcza. Dziękuję, że pan jest naprawdę tak pomocny ludziom. No z okulistyką mam, do okulistyki mam daleko, ale rzeczywiście jedyne, co z okulistyką mnie wiąże, to przeszczepy rogówek. Często koledzy okuliści zwracają się do mnie właśnie z prośbą o leczenie immunosupresyjne, czyli o przeciwdziałanie odrzucaniu, czym się na co dzień zajmuję. Czy można migotanie przedsionków ablacją usunąć? Tak, to jest metoda, która się w tej chwili bardzo przyjęła. To jest ogromny, w zaburzeniach rytmu generalnie. Przy rozruszniku można zrobić rezonansę? Przy nowoczesnych aparatach. Większość ablacji w tej chwili tak, dlatego że skończyła się era, kiedyś robiono ablacje w ciemno. W tej chwili ablacje się robi przy pomocy urządzeń mapujących, znaczy to jest taka elektroda, która maca przedsionek od wnętrza i pokazuje dokładnie mapę elektryczną rozchodzenia się przedsionka. I my wiemy dokładnie w 3D w odtworzeniu przez żyłę. Przez żyłę albo do lewego, potem przez punkcję przegrody. I tworzy się mapę lewego przedsionka i my dokładnie wiemy, gdzie są te arytmogenne obszary. I niszczy się te obszary arytmogenne bardzo, bardzo precyzyjnie. Jeszcze kilkanaście lat temu to było w ciemno zupełnie robione i metoda miała kiepską skuteczność. Znaczy ona ma ciągle kiepską skuteczność w obecności pewnej wady serca, która powoduje, że ten przedsionek jest przeciek w zastawce mitralnej i on ulega dalszemu poszerzaniu. Natomiast w większości przypadków w tej chwili leczenie ablacją daje duże wyniki. A co do obecności, nowoczesne rezonanse magnetyczne dopuszczają obecność tego typu urządzeń. Można zrobić bez i my mamy chyba 5 świadków Jehowy, którzy odmówili przetoczeń jakichkolwiek. Myśmy się zdecydowali na te przeszczepy, chociaż tu muszę powiedzieć, że moja wrażliwość religijna trochę się mija, bo mioglobina to różni się tylko trochę przestrzennie od hemoglobiny. Ja nie rozumiem, dlaczego mięsień sercowy tak, a krew nie, ale już tu nie będę w to wnikał. Natomiast po przygotowaniu erytropoetyną, czyli naturalnym hormonem pobudzającym wzrost czerwonych ciałek krwi, można taki przeszczep dokonać. Wymianę tętniaka aorty też można tak zrobić, ale to jest ryzykowanie. Ja pamiętam chory, też świadek Jehowy, który przeżył zabieg operacyjny. Miał to nieszczęście, że krwawił. To chyba przeprowadziliśmy takiego z hemoglobiną 2,8. To było ekstremalne, ale niewyobrażalne, ale taki. Ale myślę, że on był dobrze, że tak powiem, przygotowany. Miał straszną pylicę płuc. To był górnik dołowy. Więc był przygotowany całe życie do niskich wartości tlenu, ale przeżył. Ale tak jak mówię, w tej chwili dla tych osób, które z przyczyn religijnych nie godzą się na przetoczenie krwi,
Jest cały protokół przygotowania erytropoetynu i o ile to nie jest kwestia na ostro, oni mają duże szanse przejść przez ten zabieg. Jeśli ma powiedzmy duży cholesterol do powstania zapału, do wystąpienia zapału, czy do innych? Ma się zwłaszcza w jego frakcji LDL-owej. Czyli w tej takiej najbardziej miażdżycogennej. Trzeba walczyć o ten cholesterol, to prawda. Proszę? Przy wysokim HDL-u? Jest to czynnik ochronny, ale nie niwelujący ryzyka. Proszę Państwa, w tej chwili postęp medycyny, wszystko co trafia do nas, to są bardzo podstawowe laboratoria. Co tu dużo mówić? Odpryski głównie technologii militarnych. To są wszystko technologie opracowywane zupełnie dla innych celów i okazuje się, że nagle w medycynie to działa. Zresztą no, takie podstawowe rzeczy, Goretex, prawda, początek NASA, zastawki serca, spiekane węgliki, pokrycie promów kosmicznych. Tamto stworzono, więc. Natomiast wracając jeszcze to zawsze też, bo to są takie dwie rzeczy, które staram się zawsze przemycić w wykładach. Nie powiedziałem jeszcze dzisiaj tego. W Polsce największe żniwo zbiera grypa sezonowa. To jest podstawowy czynnik ryzyka chorób serca w Polsce. I my bardzo się podniecamy tym, że znaleziono dwa kaszlące łabędzie pod mostem Dębnickim w Krakowie. Natomiast w Polsce kilka tysięcy osób ma powikłania rocznie poważne sercowe z powodu grypy takiej sezonowej. Jednocześnie jesteśmy społeczeństwem, które najmniej wyszczepia osób przeciwko grypie. Proszę, ja nie będę przepytywał, ale kto z Państwa na sali się szczepił przeciwko grypie? W szpitalach amerykańskich personel nie jest dopuszczany, ten, który nie jest szczepiony przeciwko grypie. To jest jedna rzecz, a druga sprawa, ogromny czynnik ryzyka dla chorób serca to niewyleczone zęby. To jest druga zmora, która w Polsce kładzie się ogromnym żniwem i to dotyczy ludzi młodych, którzy mają powikłania takie łącznie z ropniami śródzastawkowymi, drdniakami rozwarstwiającymi aorty i tak dalej. Jak dbacie o sprawę duchową w medycynie, o duchowość. Bo dzisiaj dużo mówię, w Krakowie powstał instytut, który mówi o duchowości w medycynie. I chciałbym o to zapytać. Więc tak, jak w wielu instytucjach ta posługa duszpasterska jest, ale to jest tylko bardzo wąski wycinek tej działalności. Rzeczywiście w medycynie jest tak, że my idąc w te nanotechnologie i w te kosmosy bardzo daleko oddalamy się od człowieka i te osoby, które prowadzą nie tylko to wsparcie duchowe, ale również podstawowe psychologiczne, są niezwykle ważne. To przez wiele lat takim partnerem dla chorego naturalnym właśnie był ten kapłan w szpitalu i pielęgniarki. No, te drugie są coraz większą rzadkością, a niezapracowanej pielęgniarki to już bardzo dawno nie widziałem, w związku z czym to, co kiedyś było naturalnym taką osobą, do której chory podchodził, to zanika. To odhumanizowanie medycyny myślę, że jest niezwykle ważne, a ta sfera wiary niezwykle z drugiej strony ważna. Bardzo wiele osób wychodzi dzięki takiemu wsparciu. To jest niezwykle potrzebne. My na co dzień mamy dwóch kapłanów, jednego zakonnika i pastora ewangelicko-augsburskiego z tego powodu, że na Śląsku ciągle jednak protestantów tam sporo mamy. W nowym instytucie planujemy to na pewno rozwinąć, bo nie dodałem, że zabieramy się za budowę takiego jeszcze jednego białego klocka, gdzie chcielibyśmy stworzyć warunki głównie dla kardiologii dziecięcej, żeby te dzieci mogły z rodzicami przebywać cały czas.
tam rodzaj pewnej instytucji skupiającej właśnie pracę głównie psychologów, którzy będą tą część mniej somatyczną, a bardziej duchową prowadzili, jest niezwykle ważne. Ja mam w takim razie jeszcze pytanie w związku z budową drugiego klocka, jak to pan profesor mówił, mianowicie jak jest z finansowaniem tego, bo wiemy jak jest w służbie zdrowia w tej chwili. Przepowiadam. Czy macie pieniędzy dosyć? Mamy dosyć pieniędzy. Nowy klocek wszedł do centralnych inwestycji, był 3 tygodnie temu przegłosowany przez parlament, to była ta jedna poprawka, którą przyjęto do budżetu państwa, to się dokładnie nazywa budowa Instytutu Medycyny Środowiskowej, Geriatrycznej i nie pamiętam jeszcze jakiejś imienia profesora Zbigniewa Religii. I to jest projekt na 3 lata opiewający na kwotę 109 milionów także. Tu się... Codzienne finansowanie instytucja, nie są żadne tajemnice, bo to Państwo możecie w Biuletynie Informacji Publicznej przeczytać. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskiego Centrum Chorób Serca to jest ponad 212 milionów złotych. To jest w tej nowej rzeczywistości nas skalkulowano na poziomie roku 2015 z nadwykonaniami. To był jedyny rok w historii, który ja pamiętam, gdzie zapłacono 100% nadwykonań, więc myśmy dość przyzwoicie na tym wyszli. Plus to jest kolejne co najmniej 30 milionów, które my mamy z działalności poza NFZ-owskiej. To są głównie badania naukowe tego typu. Także oczywiście jest to trudna sytuacja, nie tak trudna jak w szpitalach. Natomiast chcę podkreślić, że to jest instytucja, w której, co zawsze mówię z dumą, pojęcia nie ma, nie istnieje. Jak negocjuję z lekarzami, bo to należy do moich niestety obowiązków kontraktowanie usług medycznych, ja mówię, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że pracujecie w szpitalu, gdzie niczego nie brakuje, nie leje Wam się na głowę. I to jest tak jak w życiu, można nocować w schronisku młodzieżowym, a można nocować w Hiltonie. I Państwo macie tą właśnie przywilej nocowania w Hiltonie, w związku z czym... Opieka pooperacyjna bardziej rozwinięta niż jest obecnie w Polsce. Bo jeżeli jest kontrola właściwie taka możliwa tylko raz w roku, to jest trochę mało. Zdajemy sobie sprawę, że to w Polsce bardzo utyka. Miało to rozwinąć Kozzawał, który się pojawił, czyli ta opieka kompleksowa, ale program, który był świetny w założeniach, skonstruowano tak, że tylko 1/3 ośrodków w ogóle zdecydowała się podpisać kontrakt. On jest, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a KOS się składa głównie ze szczegółów, w związku z czym to na pewno brakuje nam skutecznej rehabilitacji. Na pewno to jest system, który z jednej strony ostatnio zacząłem to troszeczkę tym interesować. My ratujemy te dzieci z wadami serca bardzo wcześnie, natomiast potem te dzieci wypadają właściwie z systemu opieki. To są dzieci, które, jak pokazują każde badania, mają gorsze możliwości adaptacyjne, gorzej się uczą, wymagają więcej troski. Nie ma żadnego systemu, który potem nad tymi dziećmi sprawuje kontrolę. To samo dotyczy, mówią koledzy neonatolodzy, że to samo dotyczy tych cudownie uratowanych kilkusetgramowych dzieciaków, maluszków, z którymi potem właściwie nie ma już systemu opieki pediatrycznej nad nimi i to na pewno tą ciągłość opieki to jest to, co w polskim systemie zdrowia aż do końca trzeba załatwić. Nie wiem, jak ja musiałem usunąć ósemki, to zrobiłem to w znieczuleniu ogólnym i napisałem testament. Ale to jest prawda, nie żartuję. I mówiłem chirurgowi, że to na pewno się nie może udać w kardiochirurgię, żeby się nie martwił. To znaczy, ja uważam, od zawsze uważam, że w szpitalu nie ma prawa boleć pacjenta.
Chirurgia związana z bólem należy do przeszłości. Proszę Państwa, na obecnym etapie pacjenta nie ma prawa boleć. A w kardiochirurgii szczególnie, gdzie to jest dodatkowy czynnik obciążający przebieg pooperacyjny. W tej chwili są metody, są leki, schematy, które eliminują ból. Nie boimy się. Jest zresztą taki program w całej Polsce realizowany Szpital bez bólu, prawda? My mamy właśnie takie, nie do końca zawsze to w Polsce rozumiem, że są takie akcje, które je trudno do mnie przemawiają, na przykład rodzić po ludzku, prawda? To znaczy, że to przyjmujemy, że normalnie nie rodzimy po ludzku, albo że szpital bez bólu znaczy, że normalnie ma boleć. No. Proszę? Skierowanie. Lepiej nie, natomiast nie. To wbrew pozorom, znaczy jest prawda taka, że my rzeczywiście przyjmujemy tylko na krótką diagnostykę i na samoleczenie. Nie prowadzimy leczenia przewlekłego poza dziećmi, które z uwagi na to, że jak są na wspomaganiu, to praktycznie z nami mieszkają. W związku z czym mamy szkołę, mamy całe to zaplecze, żeby tym dzieciom zająć czas. Natomiast pozostali inni chorzy to są bardzo krótkie pobyty. To my diagnozujemy i prosimy o przejęcie. Nie bylibyśmy w stanie, musielibyśmy mieć 1500 łóżek, żeby to. 320. Z czego prawie 100 łóżek intensywnych. A wszystkie monitorowane. To będzie dotyczyło transplantologii. Mówił pan profesor o tej operacji w 67 roku. I tam już coś było na rzeczy, że koledzy Amerykanie akurat znaleźli miejsce w południowej Afryce, żeby profesor Bernard przeprowadził tę operację i żeby tam mógł dalej działać. To chcę wrócić, powiedzmy, czasami śledzę takie dyskusje na temat pozyskiwania narządów. Wiemy o tym, że ta śmierć tego kija mózgu jest tym jakimś takim terminem do przyjęcia i zakwalifikowania pacjentów do oddania narządów. Niedawno odbyła się taka konferencja w Warszawie, to była w katolickiej agencji informacyjnej, tak. Gdzie między innymi było duże grono anestezjologów, powiedzmy. Z profesorem Bohaterewiczem na całym przykład. I tam solidarnie atakowano profesora Jana Halara, tego, który tą Agnieszkę, powiedzmy Terlecką, jak gdyby przywrócił życie. To znaczy tak. Pani Agnieszka żyła zawsze, to zacznijmy tak. Przepraszam, że powiem, to jest podstawowy błąd, który popełniają wszyscy, którzy mówią o tym. Ja zgodzę się, że istnieją możliwości gigantyczne rehabilitacji, również w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Ale nikt nie mówi, że zanim wysuniemy podejrzenie śmierci mózgu, podstawowy jest bezdech. Osoby, które posiadają szczątkowy oddech własny, a tak było w przypadku tej pani i wielu innych, których uratował pan profesor Talar, oni posiadali szczątkowy oddech własny. To jest element, który w ogóle dyskryminuje zainteresowanie wysunięciem podejrzenia śmierci mózgu. Myślę, to jest taki szczegół kardynalny dla orzekania śmierci, o którym się zapomina. Większość osób, które trafiają do oddziałów neurochirurgii czy oddziałów intensywnej terapii, wzrost ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla, czyli retencja tego dwutlenku węgla, jest najsilniejszym podstawowym odruchem fizjologicznym. Nie ma silniejszego w naszym organizmie. I jeżeli odłączymy chorego od respiratora i narośnie mu stężenie dwutlenku węgla we krwi, to jest najsilniejszy stymulator, że jeżeli żyje ośrodek oddechowy, to on da sygnał do zainicjowania oddechu. Jeżeli tego nie ma, to wtedy wysuwamy podejrzenie. W każdym innym przypadku nie. Natomiast większość tych osób, które są leczone z ciężkich urazów kręgosłupa, to są osoby na przykład na tracheostomiach, czyli posiadających własny oddech. Jeżeli to wszystko, bardzo Państwu dziękuję serdecznie. To ogromna przyjemność była. Taki bardzo sentymentalny moment, myślę, że po tych latach
To, że mama mieszka tutaj, spowoduje, że bywam w Ogrowcu. W Ogrowcu się bardzo zmienia. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, że wszystkie moje praktyki w czasie studiów były w szpitalu wągrowieckim. Staż był w szpitalu wągrowieckim i bez tego, co się nauczyłem tutaj, na pewno nie byłbym w miejscu, gdzie jestem. Dziękuję Państwu bardzo za to. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mnie nasunęło się takie zdanie, które przeczytałam, przygotowując się dzisiaj do prowadzenia tego wspaniałego spotkania, że postęp medycyny jest dzisiaj tak ogromny, że nie ma dzisiaj żadnego chyba zdrowego człowieka. Proszę pana prezesa Jana Maćkowiaka o zabranie głosu. Proszę Państwa, chwila szczególna. Proszę Państwa, na wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża, lekarzy wągrowieckich, jak również myślę wszystkich mieszkańców powiatu wągrowieckiego, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał profesorowi Piotrowi Przybyłowskiemu Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że jest to najwyższe odznaczenie nadane przez władze powiatowe, a odczytanie laudacji proszę Panią Marię Gaszyńską. Pan profesor Piotr Przybyłowski. Urodził się 20 lutego 1967 roku w Wągrowcu. Obecnie mieszka w Krakowie. Zatrudnienie: profesor nadzwyczajny w pierwszej katedrze chirurgii ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie. Również Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W latach 1974-1982 był uczniem szkoły podstawowej nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu. W 1982-1986 był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. A w 1992 roku ukończył już Wydział Lekarski Akademii Medycznej imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pan profesor wykonał staże naukowe w Polsce w latach 1989-1995 jako student asystent w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a w latach 1997-2002 w Houston w Teksasie w USA. Pan profesor Piotr Przybyłowski jest autorem 16 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się w 39 publikacjach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Pan profesor brał udział w 22 międzynarodowych konferencjach naukowych, między innymi w San Diego, San Francisco, Barcelonie, Filadelfii, Oslo, Wiedniu, Pradze, Kyoto, Montrealu, Bostonie, Seattle. Udzielał się także jako redaktor naczelny Forum Transplantologicznego oraz był członkiem Rady Redakcyjnej od 2014 roku Transplantation Proceedings. Pan Piotr Przybyłowski zrealizował projekty naukowo-badawcze, cztery wielkie, między innymi Ogólnopolski Rejestr Chorych z Ciężką Niewydolnością Serca, Plastyka Wtórnej Niedomykalności Zastawki Mitralnej, Ocena Oporu Naczyń Płucnych u Chorych kwalifikowanych do przeszczepu serca, oraz badał również występowanie nadciśnienia tętniczego krwi u chorych po przeszczepach serca. Pan profesor recenzował prace publikowane w czasopismach międzynarodowych ze wskaźnikiem Impact Factor. Prowadził również wykłady i seminaria naukowe w Polsce, Słowenii, Belgradzie, Filadelfii, Chinach. Sprawował opiekę naukową nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego. Również pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego w czterech przewodach doktorskich. Pan profesor, przepraszam bardzo, prowadził również przewody doktorskie. Muszę sobie wyjąć. Przepraszam bardzo. Oj, dużo tego było. Był również recenzentem przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych, gdzie pełnił funkcję prezesa.
Również był recenzentem w postępowaniu habilitacyjnym. Ponadto brał aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę, w tym udział w szeregu spotkań popularyzujących ideę transplantacji organizowanych przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej. Pan profesor w 2011 roku otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl 10 prac dotyczących gospodarki żelazowej, uszkodzenia śródbłonka, funkcji nerek w chorobach nerek oraz układu sercowo-naczyniowego. W 2012 roku odznaczenie honoris gratia prezydenta miasta Krakowa. W 2013 roku tytuł honorowego ambasadora kongresów polskich otrzymany od Polskiej Izby Turystyki. Kwalifikacje. W 1992 roku otrzymał dyplom lekarza medycyny, w 1993 dyplom doktora nauk medycznych, w 1995 dyplom specjalizacyjny z chirurgii ogólnej pierwszego stopnia, w 2000 dyplom specjalizacyjny z kardiochirurgii, w roku 2003 dyplom specjalizacyjny z transplantologii klinicznej. W 2011 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2014 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 roku tytuł profesora nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pełnione funkcje. Od 2007 roku jest nadal konsultantem wojewódzkim w zakresie transplantologii klinicznej. Od 2005 do 2011 roku był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2011 do 2015 sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W 2015 roku do teraz nadal prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2015 roku jest nadal członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Od 2016 nadal przedstawicielem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Zdrowia Publicznego. Od 1 lipca 2016 roku jest dyrektorem do spraw medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dziękuję. Panie profesorze, szanowni państwo, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego po zapoznaniu się z treścią przedstawionego dzisiaj przebiegu kariery zawodowej, naukowej pana profesora podjął uchwałę, w której czytamy: w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju powiatu wągrowieckiego Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznaje panu profesorowi Piotrowi Przybyłowskiemu Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Gratuluję. Bardzo dziękuję panom starostom, bo to rzeczywiście najlepsza decyzja. Podziękować mojej mamie za to wszystko, co państwo usłyszeli przed chwilą. Podziękowania właśnie dla mamy, które odbywają, bo nie bardzo trzeba tutaj zejść i się pokazać ze skromności, więc pan starosta pofatygował się pomaszerować do mamy. Muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu, bo sporo mi państwo przypomnieli, co się zdarzyło w moim życiu. Gratuluję wnikliwości kwarantynnej w tym. Niezwykle to wzruszające. Pozwolicie państwo, że powiem dziękuję.